W najbliższej dobie spodziewamy się kolejnego przekroczenia w Grudziądzu. Wysoka woda w regionie. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów jesteśmy gotowi do działania. Przedstawiciele służb apelują o ostrożność. Z Bydgoszczy do Gany. Dla nas było to swego rodzaju zaskoczenie, ciekawość. Mam nadzieję, że to początek szerokiej, długiej współpracy. Historyczne odkrycie na budowie Centrum Filmowego w Toruniu. To naczynie jest cenione przez nas o tyle, że jest zachowane praktycznie w całości. Dobry wieczór, Marta Jastrzębska. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. O 26 cm Wisła w Chełmnie przekroczyła dzisiaj stan ostrzegawczy. Wysoki poziom wody również w Grudziądzu, Włocławku, Toruniu. Gwałtowny przybór ma związek ze spływem wód roztopowych i opadowych. Synoptycy ostrzegają, że fala wyzbraniowa może potrwać jeszcze dwa dni. 515 cm pokazywał o godzinie 17 wodowskaz na Wiśle w Toruniu, co oznacza, że do pierwszego progu ostrzegawczego brakuje tu aktualnie 15 cm. Sytuację na rzece na bieżąco śledzi Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nie ma takiego dynamicznego przyboru w tej chwili tej wody, jeżeli w ciągu dnia mieliśmy około 2 cm. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby miejskie, więc również patrolujemy tutaj te rejony najbardziej zagrożone. To z kolei Włocławek i zalana częściowo przystań ośrodka sportu i rekreacji przy ulicy Piwnej. Gwałtowny przybór wody nastąpił tu we wtorek. Zalała tutaj nam tereny rekreacyjne, a pozostałe elementy są tak skonstruowane, pomosty, że pływają i nie stanowi to żadnego zagrożenia dla obiektu. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby woda wyzbrała w tym miejscu ponownie. Dane dotyczące poziomu Wisły w regionie na bieżąco spływają do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Obecnie o 26 cm rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy w Chełmnie. Wysoki poziom wody jest również w Grudziądzu. Są to, podkreślam, nieznaczne przekroczenia tych stanów ostrzeżeniowych, także nie ma sytuacji zagrożeniowej. Natomiast niemniej jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie z służbami. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów jesteśmy gotowi do działania. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obecna fala wyzbraniowa ma związek ze spływem wód roztopowo-opadowych z górnej części do rzeczy na Wiśle od zbiornika Włocławek do Tczewa. Na początku stycznia mieliśmy duże opady śniegu, które w zeszłym tygodniu w wyniku gwałtownych wzrostów temperatur zaczęły się topić, a do tego jeszcze notowaliśmy znaczne opady, które bardzo przyspieszyły ten proces topnienia. Synoptycy ostrzegają, że podwyższony poziom Wisły w regionie może utrzymywać się jeszcze do końca tygodnia. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Wysoki poziom wody w Wiśle, ale też Drwęcy czy Noteci to sytuacje, które występują niemal każdego roku. Powód: wysokie opady deszczu lub zatory na rzekach. Ostatnia powódź, jakiej doświadczyli mieszkańcy regionu, miała miejsce w 2010 roku. To zdjęcia sprzed 14 lat. 23 maja 2010 roku stan wody w Toruniu wynosił 859 cm. Druga fala powodziowa, która dotarła do Grodu Kopernika w czerwcu, osiągnęła wysokość 790 cm. Woda zalała ponad 1000 miejskich hektarów, prawie 4000 ogródków działkowych i 200 posesji. Sytuację z zaciekawieniem i niepokojem obserwowali mieszkańcy i turyści. 8,5 metra to w Toruniu wody nie pamiętam, kiedy była. W 70. którymś roku to było 8,20. To wały tam przy porcie drzewnym się prawie przelewało. Strasznie. Naprawdę. Ja się bardzo boję tego wszystkiego, co będzie. Wisła wylała także w podtoruńskim Kaszczorku, Czarnowie, Świeciu oraz Grudziądzu. Woda w niektórych miejscach sięgała piętra budynku. Do swoich domostw mieszkańcy dopływali łódkami lub wchodzili przez kładki. Wiele osób nie chciało się ewakuować, bojąc się o swój dobytek. Boją się o swoje domostwa, starają się zostać w tych budynkach. Wiedzą, że ta woda jakaś, która nadejdzie, ewentualnie trochę wyższy stan, nie zagrozi bezpośrednio, ponieważ jest stosunkowo blisko tutaj, powiedzmy, suchego lądu. Także w każdej chwili, jeżeli będzie taka potrzeba, możemy ich przetransportować na suchy ląd. Woda w Wiśle utrzymywała się powyżej stanu alarmowego lub nieznacznie poniżej aż 26 dni. Tylko w Toruniu z magazynów przeciwpowodziowych wydano wtedy m.in. ponad 90 tysięcy worków do piasku. Do budowy zapór zużyto prawie 8 tysięcy ton tego surowca. Z wielką wodą walczyły służby, mieszkańca, także pracownicy zlokalizowanych wzdłuż Wisły zakładów. Sąsiadowi nie pomogę? A wie pan, jak to jest, co trzeba.
Zarówno w maju, jak i w czerwcu 2010 roku rozbudowane układy niżowe były przyczyną wzmożonych opadów deszczu, w wyniku których ukształtowały się fale powodziowe na górskich dopływach Odry i Wisły. Podtopienia i powodzie to zjawiska cykliczne. Albo jest powódź, albo jest susza i to niestety te ekstrema hydrologiczne, meteorologiczne tak troszeczkę dominują naszym życiem, że w okresie lata narzekamy na brak wody, a teraz w okresie wiosny, zimy bądź jesieni mamy do czynienia przede wszystkim z okresami być może występowania wezbrań. Dzisiaj częściej niż przekroczenia stanów alarmowych obserwujemy niski stan wody w rzekach. Dlatego tak istotna jest naturalna retencja, budowa zbiorników, by nadmiar wody zatrzymać i zagospodarować, bo częściej niż powodzie występują susze. Bydgoska PESA zaprezentowała pierwszy pojazd wyprodukowany dla kolei w Ganie. Pociąg można było podziwiać na dworcu głównym PKP w Bydgoszczy. Do zachodniej Afryki nowoczesny skład dotrze statkiem. Będzie to jeden z 12 pojazdów zamówionych przez afrykańską kolej. Dobra, zamykam drzwi. Dobra, zamykam. Jedziemy. To pokazowy przejazd nowego pociągu, na razie na polskich torach. Wkrótce jednak tym pojazdem będą podróżować pasażerowie w Ganie. Pociąg już wkrótce wjedzie na nowe tory. Umowa, którą Bydgoska PESA zawarła z afrykańską koleją, gwarantuje dostawę na ten kontynent 12 takich pociągów. Dla nas było to swego rodzaju zaskoczenie, ciekawość. Przecież nie produkujemy pojazdów do Afryki. Okazało się, że jest to pojazd na 1435 mm. A więc taki, który bydgoska spółka produkowała już dla niemieckiej i czeskiej kolei. To doświadczenie pozwoliło otworzyć drzwi do polsko-afrykańskiej współpracy. Ta współpraca ma ogromny potencjał. Mam nadzieję, że to początek szerokiej, długiej współpracy. W przyszłości być może pojawi się możliwość utworzenia w Ganie zakładu, w którym te pojazdy będą na miejscu montowane. Przed nami szkolenia maszynistów, przygotowania obsługi do utrzymania tych pojazdów. Pojazdy bydgoskiej spółki będą obsługiwać ruch pasażerski na nowej trasie łączącej port morski z portem rzecznym. Rząd Gany rozpoczął program budowy tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych. Dlatego potrzeby taborowe i zamówienia płynące wprost do Bydgoszczy mogą być jeszcze większe. Wszystko, co się będzie wydarzać w Bydgoszczy i generalnie dla polskiego przemysłu taborowego cieszy, jeśli to są nowe rynki ekspansji. PESA jest jednym z największych pracodawców w regionie, a prawie 500 współpracujących z nią firm to kilkanaście tysięcy miejsc pracy w naszym województwie. Produkcja pociągów, jak przyznają przedstawiciele PESY, to tylko początek wyzwania. Dużo większym mogą być warunki, w jakich pojazdy będą jeździć, a także ich transport na inny kontynent. Pociąg wyprodukowany przez bydgoską spółkę jest gotowy, by statkiem wyruszyć do Gany. To będzie taki bydgoski akcent w zachodniej części Afryki. Dla zbliżeń Agata Chyłka, Wnuk. W Sądzie Okręgowym we Włocławku rozpoczął się proces apelacyjny, w sprawie, w której na ławie oskarżonych zasiada toruński prokurator Marcin M. Za szkalowanie w internecie aktywistki mężczyzna został już dwukrotnie skazany nieprawomocnie. Od wyroku odwołały się wszystkie strony postępowania, a oskarżony nie przyznaje się do winy. Obecne strony ruszy na salę. To kolejna odsłona sprawy, która ciągnie się od blisko 7 lat. Oskarżony Marcin M. nie pojawił się w piątek na sali rozpraw. Według wyroku sądu pierwszej instancji w lutym 2016 roku na jednym z forów internetowych toruński prokurator nazwał Barbarę Bączkowską pieniaczką. Sugerował też, że jest chora psychicznie. Posługując się nickiem MMPM za pomocą środków masowego komunikowania pomówił pokrzywdzoną Barbarę Bączkowską o takie właściwości, które mogły ją poniżyć w opinii publicznej, to jest popełnienia występku z artykułu 212, paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. Za pomawianie kobiety Marcin M. został w styczniu 2023 roku skazany na 6000 zł grzywny i 8000 zł dla pokrzywdzonej kobiety z tytułu nawiązki. Zdaniem oskarżyciela publicznego Marcin M. powinien otrzymać zakaz wykonywania zawodu. Kara wymierzona oskarżonemu jest zbyt niska. W ocenie prokuratury ta kara powinna być wymierzona jako kara podstawowa, kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, zobowiązaniem do przeproszenia pokrzywdzonej. Na rozprawie apelacyjnej Marcina M. reprezentował pełnomocnik.
Oskarżony od początku procesu nie przyznaje się do winy. Odwołał się od nieprawomocnego wyroku, wnosząc o oddalenie zarzutów i umorzenie postępowania w całości. Zdaniem obrony i oskarżonego należy zwrócić uwagę na fakt, iż karalność wszystkich czynów zarzuconych oskarżonemu w tym postępowaniu uległa już przedawnieniu. Marcin M. za prześladowanie kobiety w internecie został skazany także w innym procesie, który toczył się przed Sądem Rejonowym w Grudziądzu. W 2015 roku na forum lokalnej gazety prokurator pisał o Barbarze Bączkowskiej, że jest chora psychicznie i niepoczytalna. Nie ma żadnych dowodów na to. Aktywistka w 2015 roku miała wystartować w wyborach do Sejmu z listy Pawła Kukiza. Jej nazwisko nie pojawiło się jednak na listach. Kobieta jest przekonana, że wpływ na to miały anonimowe komentarze w internecie, szkalujące jej osobę. Nikt nie wie, co by było, czy byłaby posłem na Sejm, czy nie była, nie wiadomo, ale ta sytuacja spowodowała, że te wszystkie jej perspektywy uległy zaprzepaszczeniu. Od maja 2019 roku prokurator Marcin M. z prokuratury rejonowej Toruń Wschód jest zawieszony w obowiązkach służbowych. Mimo to według obowiązującego prawa pobiera wynagrodzenie za pracę. Prawomocny wyrok przed sądem we Włocławku ma zapaść 16 lutego. Joanna Wojnowolska, TVP 3 Bydgoszcz. To jest piątkowe główne wydanie zbliżenia w programie jeszcze między innymi. 14 lutego rozpocznie się przebudowa bydgoskiej zajezdni tramwajowej. Kulturalne stypendia w Toruniu. Zmiany w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Inspektor Jakub Gorczyński został nowym komendantem. Zastąpi na tym stanowisku podinspektora Piotra Leciejewskiego, który odszedł ze służby. To kolejne zmiany kadrowe w policji. W piątek szef Komendy Głównej uwzględnił prośbę nadinspektora Piotra Leciejewskiego o jego odejściu ze służby. Komendant kierował regionalną policją od kwietnia 2020 roku. W 2021 roku prezydent Andrzej Duda na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego nadał mu stopień generalski. Nowym komendantem wojewódzkim w Bydgoszczy mianowany został inspektor Jakub Gorczyński. Pełnił on dotychczas funkcję pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Służbę w policji rozpoczął w 1994 roku. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie kryminalnym i prewencyjnym. Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy po 65 latach istnienia zyska nowe oblicze. Podpisano umowę w sprawie jej modernizacji. W planie są budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni, w tym także torów. Prace mają się rozpocząć 14 lutego. Ich koszt to 97 milionów złotych. Zajezdnia tramwajowa jest sercem tego krwiobiegu, jakim jest cała infrastruktura tramwajowa w mieście. I tak jak powiedziałem już, miasto stawia na infrastrukturę tramwajową jako transport ekologiczny, przyjazny osobom niepełnosprawnym i tego będziemy się trzymali w naszym mieście. Umowa została podpisana na kwotę 96,7 miliona złotych, a prace budowlane zajmą około 26 miesięcy. Mamy do czynienia z realizacją robót na obiekcie, który funkcjonuje i przyznam szczerze, że będzie to największa nasza bolączka i na to będziemy musieli bardzo zwracać uwagę, żeby oprócz tego, że budujemy, zajezdnia funkcjonowała i realizowała swoje zadania. Dlatego też zamawiający podzielił tutaj nam realizację robót na dwa etapy. Pierwszy etap trwający 14 miesięcy. Rozpocznie się niezwłocznie po przekazaniu placu budowy. W jego zakresie będzie budowa drogi ewakuacyjnej, budowa portierni. Przy budynku portierni przebudowany zostanie parking. Również zostanie wybudowany nowy budyneczek służb eksploatacyjnych. Drugi etap, tutaj mamy już etap unowocześnienia zajezdni. Obecna zajezdnia przy ulicy Toruńskiej została wybudowana w 59 roku, 1959. I od tego czasu żadne istotne zmiany na tej zajezdni nie zaistniały. Dlatego tym bardziej cieszę się z tej inwestycji, która pozwoli na przygotowanie się do dalszych działań mających na celu po prostu właściwe utrzymanie taboru
tego nowego taboru, który jest dostarczany do miasta. 11 osób zajmujących się działalnością artystyczną, twórców i animatorów kultury otrzymało stypendia miasta Torunia. Dzięki grantom zrealizują swoje projekty. Jakie? Posłuchajmy. Ta seria medytacji uważności będzie już dla Torunia dostępna na stałe. Czyli te medytacje dostanie Toruń, będzie mógł je umieszczać, gdzie tylko zechce, we wszelkich materiałach. Są podzielone na dwie serie, każda po 5 medytacji w 2 językach, po polsku i po angielsku. Zamierzam przeznaczyć na wystawienie sztuki z teatrem Antrakt studenckim. Ten pomysł, no bo nie wiem, założyłam ten teatr z moim przyjacielem już 1,5 roku temu, no i bardzo mi na nim zależy. Wymyśliłem, że chciałbym zreaktywować coś, co było jeszcze w naszej kulturze kilkadziesiąt lat temu obecne, czyli tradycyjne łodzie wiślane, łodzie, które pływały też drwęcą. Cóż, postanowiłem napisać projekt o stypendium do prezydenta miasta Torunia i faktycznie bardzo się cieszę, że takie stypendium zostało mi przyznane. W tym roku na cały rok 10 stypendiów, jedno stypendium półroczne, a jeszcze w terminie stosownym będzie konkurs na stypendia na drugie półrocze. Stypendia roczne to kwota około 10 tysięcy złotych i może być wykorzystana tylko na cel zgłoszony we wniosku o stypendium, a więc na cel związany z wykonaniem konkretnego dzieła. Trwała i jednocześnie delikatna. Porcelana jest jednym z symboli Chin. Nazywana często białym złotem, osiąga na rynkach zawrotne ceny. Jej piękno i bogactwo form można oglądać na wystawie otwartej w Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Toruniu. Wazony, ozdobne figurki, zestawy herbaciane, kaligraficzne i świeczniki. To tylko nieliczne z porcelanowych eksponatów, które trasę z Chin do Torunia pokonały głównie koleją transsyberyjską. Ponad 100 różnorodnych, kunsztownie wykonanych obiektów reprezentujących współczesną porcelanę chińską. Na wystawie lotos seladonowej wazy porcelana mistrza Tonglei mamy zaprezentowaną współczesną chińską ceramikę, która powstała w miejscowości Lucien, która jest jakby ośrodkiem właśnie ceramiki seladonowej. Na wystawie prezentowana jest tak zwana ceramika seladonowa, czyli utrzymana w różnych odcieniach zieleni i seledynu. Uwagę zwraca nie tylko kolorystyka, ale też minimalizm i prostota przedmiotów. Seladony z Longchen są esencją klasycznego chińskiego piękna. Ono jest może trochę inaczej rozumiane niż w naszym zachodnim pojęciu, ponieważ opiera się na minimalizmie, prostocie, elegancji formy i na szkliwach monochromatycznych. Ceramice seladonowej w dawnych Chinach przypisywano moc wykrywania trucizny w napojach. Stąd też była na stołach szczególnie pożądana. Seladon bowiem pod wpływem toksyn zmieniał nieco swoją kolorystykę. Jedna z sal wystawowych zawiera wyłącznie serwisy herbaciane. Więc mamy tam czareczki, czajniczki, różne tacki, które właśnie do ceremonii chińskiej herbacianej służą. Porcelanowe przedmioty z Chin, zarówno te użytkowe, jak i dekoracyjne, rzadko można oglądać w muzealnych salach. Stąd też ekspozycja, która czynna będzie w kamienicy pod gwiazdą do końca kwietnia, cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Toruń, Urszula Guźlecka. Teren budowy Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz to miejsce pełne tajemnic. Tajemnic, które każdego dnia są odkrywane przez archeologów. W czwartkowy wieczór wykopano tam garnek, a dziś podczas spotkania z mediami można było zobaczyć, jak wygląda praca podczas badania wnętrza znaleziska. Uklinione elementy. Ten 14-wieczny garnek pełen ziemi został wykopany podczas prac przy budowie Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz. Został znaleziony na głębokości 5 metrów. Znajdował się w dawnej chłodni. Wynik tego badania wskazuje, że w środku
prawdopodobnie srebro. Dlatego specjaliści postanowili sprawdzić, co znajduje się w środku i to przy obecności kamer. Ekstrakcja ziemi z naczynia trwała około 40 minut. Ziemia została umieszczona w woreczkach. Srebrnych monet co prawda nie odnaleziono, jednak naczynie będzie poddane dalszym analizom. Naczynie jest cenione przez nas o tyle, że jest zachowane praktycznie w całości, ma tylko jedną część zdeformowaną, znaczy stłuczoną. Bardzo często z takich fragmentów ceramiki jesteśmy w stanie wykleić całe takie naczynia. Archeolodzy zapowiadają, że będą prowadzone badania na większej głębokości. Dzięki nim wiele tajemnic może jeszcze zostać odkrytych. Dopiero wchodzimy w mierzbę. A więc tak naprawdę w tej mierzbie będą najcenniejsze rzeczy, a więc jesteśmy przed takim crème de la crème, archeologię można powiedzieć, wczesnego średniowiecza tutaj ziemi toruńskiej. Średniowieczny eksponat nie jest jedynym znalezionym podczas prac na budowie Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz. Wcześniej odkryto m.in. stare monety, ceramikę i kulę armatnią. Rozpoczynam rozmowę z architektami, którzy projektują to wnętrza tego naszego założenia, żeby znaleźć tam odpowiednie miejsca, w których będzie można to w jakiś sposób wyeksponować. Fundacja Tumult zapowiada powstanie publikacji dotyczącej znalezionych reliktów przeszłości. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. W studio jest już ze mną Mirosław Wysocki. To oznacza, że czas na informacje sportowe. Dobry wieczór. Dokładnie tak jest. Dobry wieczór. Martino Volpini został nowym trenerem Metalka z Pałacu. Zastąpił na tym stanowisku Jakuba Tęczę. Bydgoszczanki w tym sezonie spisują się poniżej oczekiwań, a zadaniem włoskiego szkoleniowca będzie utrzymanie zespołu w Tauron Lidze. Volpini ma 34 lata i całą dotychczasową karierę trenerską spędził we włoskich klubach. Pełnił rolę głównego szkoleniowca w zespołach z pierwszej i drugiej ligi. Był również dyrektorem sportowym występującym w Serie A kobiet Volley Busto Arisio. Postanowiłem podjąć pracę w Pałacu, ponieważ jest to bardzo ważny klub w Polsce. Wiem, że w tym momencie musimy podnieść poziom swojej gry i dlatego prezes złożył mi tę ofertę. Zgodziłem się, ponieważ mamy zespół, który ma duży potencjał, a ja bardzo ufam tym dziewczynom. Zadanie włoskiego trenera jest jedno – utrzymanie. Na razie po 17 kolejkach Metalka z Pałac zajmuje przedostatnie, 11 miejsce, mając w dorobku tylko 3 zwycięstwa. Pierwszy ligowy mecz pod wodzą nowego szkoleniowca Pałac rozegra już w sobotę, gdy zmierzy się na wyjeździe z BKS Bostik Bielsko-Biała. A więcej o sporcie około 21.45 po wieczornym wydaniu zbliżeń. Bardzo dziękuję za te informacje. Mam nadzieję, że będzie sporo pozytywnych wiadomości w serwisie, ponieważ dzisiaj obchodzimy Dzień Pozytywnego Myślenia. Ciekawe, czy pozytywne informacje pogodowe ma dla nas Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Początek lutego, a za oknami bardziej jesienna, nieprzyjemna aura. Pogodą zawładnął układ niskiego ciśnienia oraz aktywne fronty atmosferyczne. I niestety nie mam zbyt dobrych informacji, ponieważ w ciągu tych kolejnych dni niewiele się zmieni. Dziś w nocy, jak i jutro w ciągu dnia nad regionem sporo chmur, przelotne opady deszczu. Jutro na termometrach około 6-7 stopni. Ale odczuwalna temperatura na pewno będzie znacznie niższa, ponieważ także jutro będzie nam towarzyszyć silny, nieprzyjemny wiatr. Drodzy Państwo, dzisiaj obchodzimy Dzień Pozytywnego Myślenia, a zatem pozostaje nam mieć nadzieję, że ta słoneczna pogoda szybko do nas powróci. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. A teraz smutna wiadomość, która dotarła do naszej redakcji. Nie żyje Anna Napierska-Matuszewska, która przed laty była związana z bydgoskim oddziałem Telewizji Polskiej. Miała 55 lat. Anna Napierska-Matuszewska była związana z bydgoskim ośrodkiem telewizji od 2001 roku. Pracowała z zespołem zbliżeń do 2008 roku. Była reporterką i prezenterką przede wszystkim programu informacyjnego. Realizowała materiały reporterskie na antenę regionalną oraz ogólnopolską. Przygotowywała także relacje z Grudziądza, z którego pochodziła i w którym także wcześniej pracowała w lokalnych mediach. Zmarła w wieku 55 lat. Anię zapamiętamy jako życzliwą i pełną ciepła osobę. Tą smutną informacją kończymy główne wydanie zbliżeń. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.